Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Na Martwo. Mam na imię Mateusz i ze mną jest. Ada. I dzisiaj, i, Nowy w, i ogólnie, ogólnie zawsze jesteśmy. Podcastem? Komediowo. kryminalnym I co? I? Adiocha, pierdiocha, powie nam odcinek. Słucham! <laughs> Tylko obrażanie mnie. O, obrażanie to jest zwykłe, że się pierdzi, nie? No i już, no no. załatwiliśmy to tak. tam, tam. Nowy odcinek o bardzo interesującym człowieku, którego jakbym zobaczyła jego zdjęcie, to pierwsze, co by mi przyszło do głowy, to że jest seryjnym mordercą. I był. I tak było, ale wielu ludzi nie wierzyło w to. E, powiem, jakie ma przyzwisko najpierw. Jakie? Dusicie z Wiednia. Uuu. Uuu. Wiecie, ja kocham Wiedeń. Kocham Wiedeń, mogę o Wiedniu opowiadać godzinami, tak jak o Krakowie. Kraków to jest taki mini Wiedeń dla mnie. Miejsce. Piękne miejsce na mapie Europy, 10 na 10. Polecam Wam Wiedeń. Sztuka pachnie w powietrzu droga? kawą i bułeczkami. To nie jest drogo? Jest. No to wiesz, to tak. stać ich. Ale niestety to jest taka szrama na historii tego miasta. To był. Johann Unterweger. Mam nadzieję, że to dobrze czytam. Wiecie, mój niemiecki to taki. Johann. Ale wszyscy na niego mówili Jack. I będę na niego mówić Jack. Tak? Od tego zdania. Urodził się on 16 sierpnia 1950 roku w Judenburgu w Austrii. Jego matka, Teresja, była kelnerką i barmanką, a jego ojciec. Jack Becker to chyba po ojcu go nazywali Jack, chociaż ten ojciec to był nieistniejący w jego życiu, więc nie wiem dlaczego chciałby, żeby do niego mówili po ojcu, którego nigdy nie było w jego życiu. Może matka tak o nim opowiadała. No, Jack Becker był amerykańskim żołnierzem. No to, no. No to widzisz. Ale niektóre źródła podają, że jego mama to zarabiała dzięki oferowaniu usług seksualnych, co nie jest Jakby jakimś you złym, girl. Ale może, dla, może tak właśnie wiesz, tego żołnierza poznała, nie, Koro on potem nie był obecny w jego życiu, więc może chciała, żeby to był jego ojciec biologiczny. Możecie, tak. no. Ale w trakcie ciąży została aresztowana o w trakcie mhm. I później przeprowadziła się do Graz, gdzie urodziła Jacka. Graz to jest chyba drugie austriackie największe miasto. No i w Graz urodziła Jacka. W, tyś, w 1953 roku została ponownie aresztowana i Jack zamieszkał z dziadkiem alkoholikiem. Fajno. I, i, i ten dziadek, kto mu kazał kraść zwierzęta hodowlane. Boże, ja też mieszkałem przez chwilę z takim alkoholikiem, ale nic mi nie kazał kraść. No to tyle dobrze, bo byś skończył jak seryjny morderca. No, tylko raz tam odkurzałem u niego w sumie. O. I dał mi 40 zł. Wow. Żebym kupił mu ci Miał gest. Wiadomiks. A tylko raz to się zdarzyło. <noise> okay. Także wiecie, to jest 40 zł za parę lat. Mm. <noise> I, no i Jack od najmłodszych lat miał kłopoty z prawem, wiadomo, tak to się kończy, jak cię kradnie ze zwierzęta, tak? Głównie kradł, ale raz też poszedł do więzienia za napaść seksualną na prostytutkę i pracownicę seksualną, będę używać dwóch form. W 1974 roku, Ta 24 lata. Prostytutka latem, i pracownica seksualna? Nie, to była jedna osoba. No właśnie tak myślę, te dwie osoby są... Mówiłam, czy... że będę dwóch form używać, bo nie wiem którą. Pracownica seksualna. To brzmi jakoś tak bardziej upokarzająco niż prostytutka Dlaczego? w moich uszach przynajmniej. Uczach? Jakbym sama tak zarabiała na życie, wolałabym, żeby do mnie mówiła prostytutka. No ale to jakieś proste jest, nie? A pracownica? Ja myślę tylko, że jest pracownicą seksualną tylko... Jakby Sroga. w biurze przyjmowała i ten, y, klientów normalnie. A może przyjmuje. Niektórym <laughs> może przyjmuje. Może przyjmuje. My nie, jak nie wynajmowaliśmy wiem. mieszkanie i pewnego dnia w tym mieszkaniu pojawiły się czerwone zasłony. Co? Nie wiesz co to znaczy jak są No tak, zasłony. ale w twoim, w naszym mieszkaniu tak się nie, nie pojawiło nigdy. My wynajmowaliśmy komuś mieszkanie w A, moim rodzinnym okay. mieście. No i moja... Krzesna powiedziała: Zobaczycie, zaraz oni powieszą y, te czerwone zasłony, i babka się będzie w grobie przewracać. Bo to było po no, po dziadkach, nie? Sądziliśmy, no. że dorobimy, będziemy wynajmować to mieszkanie. Minuty dzień. Nagle czerwone zasłony, nie? Tak to się kończy. Ups, podejrzana sprawa. No ale my nic sobie z tego nie robiliśmy, no bo pieniądze zawsze były na czas, wiesz, nie było problemu. No i tam, jak wychodziłem z psem, bo my mieszkaliśmy w bloku obok, obok tam dziadków, to tak czasami widziałem, nie, że idzie taki stary facet z mm -hmm. wąsem i on tak nagle jakieś, kurwa, piruety odpierdala na tym osiedlu, nie, że tak się obraca i rozgląda, czy ktoś patrzy na niego mm -hmm. i wchodzi do naszej, do, do dziadka klatki. No, ale nie robiłem sobie nic z tego, jakby w ogóle nie myślałam o tym. I pewnego dnia dzwoni do mojego ojca sąsiadka, dziadka z naprzeciwka, że: Ej, weź, ktoś przychodzi normalnie całą noc, przychodzą faceci tam do mieszkania, nie? Że co się dzieje? Mój ojciec na początku był jak Boże, płacą no to, nie będą. No pewnie barber potworzyli otworzyli nocny. Tak, barbershop w końcu na sąsiadka tak nas nagabywała, że ci faceci przychodzą, ona nie może spać, wiesz, nie to spać, nie to się położyć. No i wchodzimy tam do mieszkania. Łóżko rozwalone, szef tak, wiesz, pęknięty, a w kuchni zasłony czerwone, na stole puchaty dywan. Ściany, jakbyś ultrafiolet wzięła, to całe, wiesz, w plamach białych. Na podłodze... Smocze Dildo, na ścianach tej czy. <noise> wiesz, tak to nie było. Miały taką prowizorkę, wiesz, takie mm, w kuchni tylko okay. ten. I one tam we dwie przyjmowały. A! Nie, stop! Bo wiesz, jak my się dowiedzieliśmy tak na 200%, to było tak, że mój ojciec dostał SMS-a z innego numeru niż zazwyczaj, że poszły pieniądze mm -hmm. na konto. No i ja mówię do niego. A I to wpiszmy ten numer w Google. I my wpisaliśmy ten numer w Google i tam było roxana.pl, nie? Wiesz? tak Numer w ogóle. Alfonsa? Rib, tak, numer Alfonsa. W ogóle RIP, no bo roxana już nie istnieje.pl. Wow. No. ja bym chciała żyć w takim świecie, gdzie taki zawód nie jest potrzebny, bo ludzie. Bo są... wszyscy, ze wszystkimi. Nie, po prostu każdy znajduje. Wszyscy osobę, są aseksualni. Osoby było super. Ułatwiłoby to życie wielu osobom. Fajnie, bo by jakby wszyscy byli biseksualni. No, nie wiem. Z, z powiem ci, że z takiego medycznego punktu widzenia to nie byłby najlepszy pomysł. Bardzo się rozprzestrzeniają choroby weneryczne wśród osób, które jedną płeć tylko. Którą jedna płeć interesuje, a co dopiero jakby to były dwie. Do kwadratu to wszystko. Kurde, impreza. No. W 1974 roku 24-letni Jack zamordował 18-letnią Margaret Schaefer, dusząc ją jej własnym stanikiem. Jak on później zeznał, on zaczął ją dusić, bo zaczął widzieć twarz jego matki, której nienawidził w tej ofierze. I ją dusił, i dusił, i dusił. No dlatego on jakby skupiał się pewnie na pracownicach seksualnych, nie? Ja nie wiem, czy ona była pracownicą seksualną. Nie każda jego ofiara była. I psycholog uznał go oczywiście A może za... może to powinno się mówić kurtyzana? Co? A kurtyzana to nie była jakaś kobieta lekkich obyczajów? A czekaj, było takie... Jak się nazywały te takie ten... Um, jak król miał, miał kochankę, jak one się nazywały? Kurtyzana, prostytutka wysokiej rangi. Metresa. Metresa, mm. tak. No, i ogólnie to psycholog uznał go za seksualnego sadystę, psychopatę i narcyza skłonnego do agresji, czyli gorzej być nie może, tak. Jakby brzmi. No, jak każdy seryjny morderca, tak, praktycznie. I y, podejrzewano go też o morderstwo innej kobiety, ale on się wyparł tego morderstwa. I za morderstwo Margaret otrzymał karę dożywocia. Myślisz sobie, koniec historii, stanie tak? na dożywocie. Karę dożywocia, nie. I w więzieniu zaczął pisać powieści. O. Zaczęli nawet publikować jego powieści, wiersze, scenariusze i własną autobiografię. O, no znaczy no własną autobiografię cieka. to nie jest trochę oksymoron? Bo to czyją to. autobiografię możesz im to Jest to. <grym> to tak jak ja w, w, w poprzednim odcinku. No, a co ja powiedziałem? Hmm, części szczątków. Części szczątków, tak. tak. Ja pierdzie ja mam mózgi. No, my to jesteśmy. W swojej książce pisał o matce, która zostawia go z pijącym. Napisałam dzieckiem, a chodzi dziadkiem. <laughs> Jakby na, na starość się dzieci nie ja, nie? Trochę tak. Yy, I oczywiście dziadkowi się nie chciało mu zajmować jakimś bachorem, tak. I dziadek mu mówił, że jego matka go w ogóle nie chce, nie? Dlatego no, zostawiła go z nim i poszła sobie pracować, nie? I jak twierdzi, jako nastolatek udał się w poszukiwaniu y, matki i udało mu się namierzyć jej siostrę Annę, która również pracowała jako metresa. <grych> mieszka w Salzburgu i była bardzo miła dla niego. O. I taka opiekuńcza. No to I wkrótce, y, po tym jak się poznali, to zamordował ją klient. I jego to bardzo dobiło i może wpłynęło na jego późniejsze życie I nawet. no ja też będę zabijać no. w takim razie. Często tak jest. Mhm. Tak? Tak. To jest dla mnie taki paradoks, nie? Że no. nie chciałbyś być taką osobą, jak ten człowiek, który zabił jednak... człowieka, na którym ci zależało. Ale to tak samo, jak czasami, wiesz, są dzieci, że, że jakby całe, całe życie rodzice ich tam biją i tak dalej. I oni sami się tacy robią. Tak. Mhm. I oni potem są jak Kurwa, no. teraz ja wyrosłem, teraz mój czas. Z uzależnieniami czas. Mi też tak jest. No. No. Albo idziesz w jedną, albo w drugą stronę. No. Tak. Albo jesteś, że nie chcesz być taki, albo mm -hmm. do, dorastasz i teraz jest mój czas na to, no. żeby być chujem, nie? Tak. Dobrze, no, niestety nie w jego nas... przypadku to było bardzo Bycie źle. I w 1985 roku ubiegał się o przedwczesne zwolnienie z więzienia. Przedwczesne? Tylko po 10 latach? No, y I ówczesny prezydent Austrii, Rudolf Kirschlager, sprzeciwił się petycji. Stwierdzając, że musi spędzić minimum 15 lat w więzieniu, zanim będzie mógł się ubiegać o takie zwolnienie. Nie, że w ogóle nie będzie mógł, tylko jeszcze ale poczekaj, Za weź, 5 lat. Weź, okay? weź. Wiesz co, ja skończę w ogóle kadencję już. Dosłownie on skończył chyba kadencję, i on, on wyszedł z więzienia. <grym> tak, ja skończę i wtedy róbcie co chcecie z nim. Ale tak to on ma być. Tam tego, jak, że coś spierdoli, to U nie Bo nie, nie chcę, żeby na niego było. Oczywiście, że tak. No. Ale mądry. w końcu udało mu się wyjść z więzienia 23 maja 1912. 90 roku po wymaganych 15 latach i tyle, tyle, tyle. Jego autobiografia stała się lekturą szkolną. Lekturą szkolną? Mm -hmm. Gdzie? W Austrii. W Austrii Hitler się urodził więc. E, no. O kurde, no tak. No. E, mein Kampf kolejna lektura. Tak. Urwamy, pojeby. Nie, to już nie jest lektura szkolna. No. Ale wiecie, bo to było tak, że Sam Jack stał się taką twarzą rehabilitacji więziennej, A -a. nie? Że można po prostu zmienić życie o 180 stopni. I zaczął występować regularnie w programach telewizyjnych. Był te celebrytą. To trochę jak ten nasz kanibal. No. I nosił drogie ubrania, kupił sobie BMW i znalazł sobie dziewczynę. U -u zaczął pracować również jako reporter i głównie zajmował się sprawami kryminalnymi w tym morderstwami, których sam w tym czasie dokonywał. Rehabilitacja S. i w 1990 roku, czyli w tym samym roku, w którym wyszedł z więzienia oczywiście, zamordował w Czechosłowacji jeszcze, wiecie, kiedyś był taki kraj Kiedyś był? No. Młodą kobietę o imieniu Blanka Bocz... Boczkowa albo Boczkowa. Chcę myśleć, że Boczkowa. Jakby klasy lady. Ja potrzebuję takie nazwisko w ogóle. Mateusz Boczkowy. Pasowałby jak No dzięki. Ja chcę mieć Ada Żaba. Aha. Mamy tutaj jakichś fanów z nazwiskiem Żaba, którzy chcieliby wziąć ze mną ślub czy coś. O. I szybki rozwód. Szybki rozwód, ja tylko nazwisko Tylko zostałem. nazwisko chcę. I Blanka została znaleziona przez przechodniów w Pradze w stanie częściowego rozkładu i była naga y, z parą rajstop owiniętych wokół szyi i została przykryta liśćmi. Y, była widziana poprzedniego wieczoru w barze, rozmawiała z jakimś facetem koło 40 -tki. i tyle było wiadomo o nie. Mm -hmm. No, ale to taki problem, że to było w całkiem innym kraju, nie? I ciężko to powiązać z następnymi sprawami, które wydarzyły się już w Austrii, gdzie znaleziono 39-letnią Brunhilde Maser, 31-letnią Heidi Hammerer, 35-letnią Elfriede Schremp, 23-letnią Sylwii Zagler, 25-letnią Sabine Moitz i y, 25-letnią Karin Eroglu Slatki. Slatki? <grymne> Ała, moje poslatki. I nie śmiej się z ofiary, śmiej się z jej nazwiska tylko. No tak, się śmiała z ofiary. Nie no, dużo osób pewnie ma takie nazwiska. Slatki. Mhm. I 31-letnia Regine Prem, czyli w sumie 7 osób. I zabił je wszystkie w ciągu jednego roku po wyjściu z więzienia. Szybki Bill. Morderstwa te były łudząco do siebie podobne, czyli wiesz, coś wokół szyi, zawinięty jakiś kawałek materiału. Najczęściej ich ubrania mhm. i nie wszystkie, ale większość z nich była pracownikami seksualnymi, więc no tak niestety łatwa ofiara. No, bo mógł po prostu. Po Powiedzieć, że jest klientem, tak. No, oczywiście. I w 1991 roku został mu zlecony artykuł do napisania o różnicach w przestępstwach popełnianych w USA i w Europie. Na pracownikach seksualnych ze wszystkich grup społecznych akurat. Szak. <śk> Udał się w tym celu do Los Angeles i towarzyszył lokalnej policji. Wiadomo, policja w Los Angeles to najgorsza. Jedno z najgorszych w całej Ameryce. I on, on sobie jeździł z nimi na wizyty lokalne i w dzielnicach czerwonych latarni głównie. Uh -huh. Uh -huh. I w trakcie jego pobytu trzy pracownicy seksualne, 35-letnia Shannon Exley, 33-letnia Iran Rodriguez i 26-letnia Peggy Buff, wszystkie zostały pobite, zgwałcone gałęziami i uduszone stanikami. Jak on był w kraju. Hmm. Przypadek! przypadek. I jeszcze on pisze o tym artykuły. Cześć, to w ogóle... Bezczelne. Ehm, ciekawostka, bo tak się dowiedziałam o tej sprawie w ogóle, to, że on przebywając w Los Angeles, zatrzymał się w niesławnym hotelu Cecil. A -a. No, tam gdzie Richard Ramirez się e, zatrzymywał. Tam obok jest e, Skid Row, gdzie jest dużo pracowniców, e, pracowników seksualnych i bezdomnych, tak? Więc Zabinała sobie tam... I zaginęła ta dziewczyna w tej... tej... No, te, to jeszcze nie robiliśmy o tej sprawie, nie, nie rób tu spoilera. I przy okazji wizyty w Los Angeles zaopatrzył się w mapkę z domami celebrytów. I udał się na przykład do domu Sher. Bo ją chciał poznać, nie? Ale nie udało mu się dostać na posesję. Dziwne. Szok, kurde. Chociaż w latach 90. to w sumie jeszcze takie rzeczy były możliwe. I w tym samym czasie austriacka policja zaczęła podejrzewać Jacka o morderstwa. Po tym, jak 70-letni policjant, który pracował nad tą sprawą, za którą on poszedł siedzieć uh -huh. kilkadziesiąt lat temu, to on tak. Hmm, te morderstwa są podobne do tego, które on popełnił, nie? Właśnie. Ale nie, nie mieli na niego żadnych takich, wiesz, konkretnych dowodów, tak? Uh -huh. Na policję zgłosiła się jedna taka pracownica seksualna, 19-letnia. Joanna, Joanna, która zaznała, że została zabrana samochodem BMW z rejestracją Jack 1. Ja pierdolę! Czy to, jak? To trzeba mieć tak nasrane w głowie. On już był taki pewny siebie. Mm -hmm. On takie, chuj, biorę ją. Jack 1. Let's go. No. I mężczyzna e, zabrał ją i potem jak się udali gdzieś tam e, na... Y, bere, bere, berę. to kazały się położyć na go na brzuchu, kół jej nadgarstki kajdankami i zaczął ją gwałcić, bo ona nie była, wiesz, ona nie chciała, żeby on ją miał... skuł, tak? Mhm. I kiedy zaczęła krzyczeć i szarpać się y, z bólu, to on coraz bardziej, uch, to, to jest mega obleśne, on zaczął bardziej jeszcze jęczeć, nie, że mu się to podobało. Uuu. Przerażające. Jeszcze on wygląda jak taki placek. No, on jest straszny. On wygląda. Ja normalnie, jak widzę, co... pierwsze co mi przychodzi do głowy, że to na pewno jest seryjny morderca, wiesz, nawet tak wiesz, nie, nie, nie wiedząc, że to on. Bo on tak morderca. ma mocno szeroko oczy i ma taką płaską twarz. Nie wiem, czy to dlatego, ale tak wygląda. I później zabrał ją z powrotem do miasta, na szczęście ocalała ten incydent. I dopiero rok później on był cały czas praktycznie pod obserwacją policji. I oni śledzili jego podróże, które zga Oczywiście. zgadzały się z mhm. tym, gdzie ofiary potem znaleziono, tak? Mhm. I, I na co wydaje pieniądze. I sprawdzali jego karty kredytowe. I zrobili przeszukanie jego samochodu i znaleźli tam DNA należące do ofiary tej Spragi. Włosy znaleźli jeden włos. I udało im się w końcu zdobyć taką liczbę dowodów, żeby go aresztować. No to już nie może być przypadek, że znaleźli włosy, wyczekłam. No nie. W samochodzie, no. I on y, zdążył uciec do USA ze swoją nastoletnią dziewczyną, która była uznana za y, zaginioną, więc praktycznie ją porwał. Y, I w końcu aresztowano go jako Zbiega 27 lutego 1992 roku w Miami, kiedy odbierał swoją dziewczynę z banku. I próbował się od razu skontaktować z austriackimi mediami, żeby przekonać ich, że jest niewinny. Bo on w ogóle, jeszcze za pierwszym razem, jak był w więzieniu, jak napisał tą książkę, to strasznie dużo takich znanych ludzi w Austrii powiedział, że on jest na pewno niewinny i zrehabilitowany. Aha. Trzeba go wypuścić, i wiesz, jakieś takie. Pisarze, jacyś artyści w ogóle. Jejo. No to teraz, sobie pomyśl, co oni musieli myśleć. Tak to jest, nikomu nie można ufać. Nie można. I e, został zabrany z powrotem do Austrii, bo trochę się cykał, że wiesz, karę śmierci może dostać w USA. I e, oskarżono go o 11 morderstw. E, jury uznało go winnego 9 morderstw, bo w przypadku dwóch ofiar znaleziono tylko kości, więc nie udało się ustalić przyczyny śmierci. Okay no ale dziewięć to myślę, że wystarczający psychiatra Reinhard Haller zdiagnozował go z narcystycznymi zaburzeniami osobowości jakby, ja też, ale no, ja nie robię takich rzeczy jak on nie, narcyzm narcyzmowi nierówny no żebyś wiedział, ale to jest taki wiesz, ludzie patrzą na narcyzów jako na takich tylko złych ludzi ale to każdy psychopat jest narcyzem a nie każdy narcyz jest psychopatą no widzicie? pamiętajcie o tym Ada to powiedziała pierwsza tak. Nie, nie. 29 czerwca 1994 roku został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Tym razem tego samego dnia popełnił samobójstwo w więzieniu. Powiesił się, ale nie wiemy, czy. Na to było, że w jednym źródle było, że na sznurówkach. Przecież oni już sznurówki zabierają w więzieniu. Bardziej na kawałku ubrania, myślę, tak My wiesz już. Tak. I wlezu był taki sam jak u ofiar. No. no, to wiadomo. W związku z tym, że zmarł, zanim mógł apelować swój wyrok, bo tam jest w prawie austriackim, że od razu, jak dostajesz wyrok, to musisz apelować ten wyrok. Musisz. Tak, tego samego dnia. Ale on nie zdążył, bo już się powiesił, nie? No. I przez to, zgodnie z austriackim prawem, on jest niewinny. A, okay. Ale to takie wiecie. Już takie prawne, jakieś bullshit. No, to jakieś. No, wiadomo, że on zabił te wszystkie osoby, nie? Pomówienie. No. Także. Dusicie z Wiednia. w tym temacie. To było. Tak, strasznie dużo ludzi, i strasznie szybko. No, bo tutaj praktycznie każda ofiara to była tak samo zabita. Więc nie ma co opisywać. Tak, jak ta pierwsza ofiara, tak wszystkie no. praktycznie zginęły. Po prostu tu jest najbardziej szokujące to, że moja prywatna opinia jest taka po przeczytaniu bardzo wielu książek i różnego rodzaju, nie tylko przez y, jakby osoby, które pracują w policji y, czy też psychiatrów w ogóle. Ja uważam, że y, ktoś jak jest seksualnym sadystą i psychopatą, to nie, nie da się takiej osoby zrehabilitować w więzieniu. No niestety, jak już masz tak mózg zepsuty, to już. No wiecie, szczególnie, jeśli to, jest jakby... to już jest nieodwracalne. Dla mnie. Szczególnie jeśli to jest, na przykład, facet i on y, wyżywa się na kobietach, tak? No to normalne, że jak pójdzie do więzienia z facetami, no. to tam będzie, po pierwsze, będzie się pewnie ich bał no, i będzie się zachowywał izolacji, idealnie. Tak, I nagle. Bo to jest takie środowisko, ale bo mi się wydaje, że w Europie to lubią dawać szansę. Wiesz, ile morderców wyszło z polskiego więzienia, jak zniesiono karę śmierci. I oni chodzą po naszych ulicach. Mhm. No chodzą. Dobra, ale tymczasem my tutaj jest, normalnie umieramy z głodu, o. bo będziemy sobie dzisiaj robić pieczone serniczki. Pieczone? Smażone serniczki. Smażone serniczki robimy. I, i musimy iść się zrobić i zjeść. Tak. Więc y, żegnamy was już w tym odcinku i do usłyszenia za tydzień, ale jeszcze pamiętajcie o pięć gwiazdkach na Spotify. Polecaniu nas Wiech. znajomym subskrybujcie, no. obserwujcie jesteśmy wszędzie podcast na martwo i mamy paypala o tak. którym cały czas zapominamy wspomnieć na początku odcinka, więc tak, jak jest to na końcu wspom <grym> wspomóżcie nas paypal.me na i do usłyszenia pa, pa.